Witamy w kolejnym wydaniu Faktów Milickich. Prokuratura rejonowa w Miliczu przesłuchała już 23 podejrzanych o udział w zamieszkach pod Milicką Komendą Policji w październiku zeszłego roku. Dodatkowo w sądzie toczy się sprawa przeciwko 12 nieletnim uczestnikom zajść. Zamieszki w Miliczu wybuchły po rzekomym pobiciu przez policjantów 28-letniego Krystiana S. Prokuratura okręgowa w Legnicy ujawniła dotychczasowe wyniki śledztwa w tej sprawie. Krystian S. sam nie pamiętał, czy został pobity na milickim komisariacie. Aktualnie w tutejszej prokuraturze kontynuowane jest postępowanie karne zainicjowane za mieszkami w dniu 4 października 2016 roku przed Komendą Powiatową Policji w Miliczu. W oparciu o zabezpieczone nagrania monitoringu dokonano ustaleń pozwalających na przedstawienie zarzutu łącznie 24 osobom pełnoletnim, czyli takim, które w chwili czynu skończyły 17 rok, miało ukończone 17 rok życia, a także 13 osobom, wytypowanie 13 osób małoletnich, które również brały aktywny udział w tych zamieszkach. Co do osób małoletnich toczy się odrębne postępowanie już przed sądem rejonowym w Miliczu Wydziałem Rodzinnym Nieletnich. Natomiast tutejsza prokuratura zajmuje się osobami pełnoletnimi. Na chwilę obecną część przesłuchanych osób przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyła wyjaśnienia, wyraziła chęć dobrowolnego poddania się. Każda część z osób się nie przyznaje do tych czynów. Trwają dalsze czynności zmierzające do zweryfikowania linii obrony osób, które się nie przyznają, jak również poczynienia ustaleń w zakresie dotychczas nieustalonych jeszcze osób, które również brały udział w tych zamieszkach. Na chwilę obecną zdołano wykonać czynności z 23 osobami, 24, mam tu na myśli pana Sławomira B., co do którego jest wydany list gończy, ukrywa się i trwają czynności policji zmierzające do ustalenia miejsca jej pobytu i wykonania z jej udziałem też czynności procesowych ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Osoba ta w przypadku zatrzymania będzie tymczasowo aresztowana mocą decyzji Sądu Rejonowego w Miliczu na okres 14 dni od dnia zatrzymania. Sześcioro kandydatów ubiegać się będzie o mandat Rady Miejskiej podczas wyborów uzupełniających, które odbędą się 26 marca. Kandydatem Komitetu Wyborców Ziemia Milicka jest Jacek Świrkowicz. Komitet Wyborczy Milicka Wspólnota Samorządowa zgłosił kandydaturę Tomasza Kowalskiego. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjna Inicjatywa Razem zgłosił kandydaturę Haliny Góry. Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem zgłosił Ireneusza Wołyniaka. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Drzewieckiego zgłosił Zbigniewa Drzewieckiego. A Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesny Milicz zgłosił kandydaturę Daniela Miśka. Wybory uzupełniające odbędą się w niedzielę 26 marca. Głosować w nich będą mogli mieszkańcy z okręgu wyborczego nr 4. 10 lutego starosta Krzysztof Osmelak spotkał się w Warszawie z przedstawicielami firmy Tamex, której powiat jest dłużny około 300 tysięcy złotych. Po rozmowach egzekucja komornicza została wstrzymana. Obecnie obie strony wypracowują treść porozumienia. 16 lutego zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, na której zarząd powiatu przedstawił radnym informację na temat rozliczenia inwestycji budowy hali sportowej przy pierwszym LO. Powiem tak. Rozliczanie tą inwestycję, proszę Państwa, kiedy wystarczy mówić i wszystkie te materiały Państwu przedstawię, że to będzie 22 i nie wiem, czy byśmy zakończyli. Domyślam się, co jest powodem, dlaczego Państwo zwołaliście w tym temacie sesję. Pod koniec stycznia do powiatu milickiego, rząd jasnego nie ma takiego informacji, że mamy natychmiast zapłacić ponad 300 tysięcy złotych w firmie Tamex, która budowała halę sportową. Proszę Państwa, bardzo zaskoczony byłem tą informacją. Zażądałem więcej informacji na ten temat, bo na temat hali budowanej praktycznie odpowiedzi były tylko szczątki informacji, ponieważ wszystkie podstawowe informacje były w posiadaniu
pana mecenasa Wrzesińskiego, który obsługiwał przedstawiciela biura prawnego starostwa. Zdumienie jeszcze większe prowadziło mi to, co proszę państwa, otrzymałem wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni państwo, otrzymałem wyrok, nie tylko zwykły wyrok, ale wyrok z klauzulą natychmiastowej wydalności. Parę nocy nie spałem z tego powodu. Natomiast pierwsze szukałem źródła, jak się do tego zabrać, jak można do tego tematu dojść. Próbowałem łapać kontakt telefoniczny. Pierwsze można powiedzieć drogą elektroniczną, mailami, pismami, Stameksem, aż w końcu pani profesor Stameksu nie wytrzymała i zadzwoniła do starostwa tak. Albo panie starosto, przedstawia pan konkretny plan, konkretną decyzję, albo jutro ma pan komornika na koncie. W związku z tym wystąpiłem pismem do pani prezes, aby dała nam czas do końca lutego, żebyśmy mogli po prostu zapoznać się z tym tematem, żeby wiedzieć, co się w tym temacie stało. Otrzymałem i zaprosiłem między innymi na rozmowy do starostwa Wieniszy. 3 lutego otwarto kolejny odcinek remontowanej drogi wojewódzkiej ze Żmigrodu do Milicza. Po odnowionej nawierzchni przejedziemy już z Słowa do Łąk oraz na odcinku za Miłosławicami. W kolejnych miesiącach bieżącego roku wyremontowane zostaną następne odcinki drogi. Otwarcie wyremontowanego odcinka zbiegło się w czasie z rozmowami, które prowadzą samorządowcy naszego rejonu nad budową sieci ścieżek rowerowych. Kolejna inwestycja wojewódzka, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa, ale też zwiększenie atrakcyjności poszczególnych terenów. Dobry dostęp, bezpieczny dostęp, bezpieczny transport są to priorytety tego Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W ciągu ostatnich 2 lat ta droga została wyremontowana na przestrzeni 10 km za około 7 milionów złotych. Nigdy wcześniej taki remont nie był tutaj wykonywany. Stoimy w tej chwili na odcinku 7-kilometrowym, który został wykonany w tym roku i jest to jedna z ważniejszych inwestycji, z ważniejszych remontów województwa, jeżeli chodzi o ten rok miniony. Za to dziękujemy panu marszałkowi i liczymy na więcej. Jeszcze na podkreślenie zasługuje dobra współpraca też z samorządami gminnymi, no i radnymi wojewódzkimi, czy to z Ryszardem Lechem, który jest radnym sejmikowym, ale i również burmistrzem Żmigrodu, Prusic, Wołowa czy Milicza. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie Faktów Milickich.